Nazywam się Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, jestem pływaczką i w najbliższą niedzielę 25 lutego przyłączam się do akcji Płyniemy do Aleppo. A co to za akcja? Akcja przede wszystkim, w której solidaryzujemy się z dzieciakami, z młodzieżą, które aktualnie mieszkają w tym mieście. I jak wiemy, sytuacja jest tam niestety bardzo nieciekawa, dlatego staramy się nawet tutaj w Polsce pomóc w sposób bardzo dla mnie bliski, bo będziemy starać się przepłynąć 2410 km wspólnymi siłami, czyli odległość, która dzieli z Warszawy do Aleppo, w różnych miastach Polski, na różnych pływalniach. W najbliższą niedzielę płyniemy na ulicy Styrskiej, ale do 4 marca bieżącego roku będą te akcje odbywały się również w innych miastach, między innymi w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu, w Lublinie i kilku innych. Także każdy z Państwa może się do tego przyłączyć, przepłynąć. Jeśli ktoś nie chce płynąć, może przyjść na pływalnię i dorzucić się na zbiórkę pieniędzy dla dzieciaków, którym chcemy przybliżyć przede wszystkim troszeczkę możliwość jakiegoś codziennego funkcjonowania, codziennego, normalnego życia, dzieciństwa. Między innymi tego, żeby też również u siebie w mieście mogły korzystać z pływalni, z pięknie nowo wbudowanej pływalni, żeby w tym czasie trudnym dla nich mogły troszeczkę zaznać tego prawdziwego dzieciństwa, takie jak miałam na przykład ja i inni z Państwa. Także zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy się solidaryzowali z ludźmi, przede wszystkim z dziećmi i z młodzieżą, bo to jest przede wszystkim dla nich. Jeśli ktoś nie umie pływać, to zawsze może wesprzeć akcję w inny sposób. Można przekazać pieniążki, można przyjść na daną pływalnię, będą organizowane zbiórki. Ale przede wszystkim, jeśli potrafimy pływać, lubimy to robić, zapraszam do wzięcia udziału w tej akcji czynnie, tak jak ja. Będę płynęła w niedzielę na Styrskiej. Tak samo zapraszam innych do tego, żeby mogli przepłynąć kilkaset metrów, może kilka kilometrów, bo te kilometry będą ważne, będą przeliczane na pieniążki. I mam nadzieję, że pokażemy tutaj nasze dobre uczucia, to, że my jesteśmy naprawdę Polacy dobrymi ludźmi, którzy chcą pomagać, chcą się dzielić tym, co my mamy, naszą dobrocią, chęcią solidaryzacji z osobami, które mają troszeczkę gorzej, mają no nieciekawe tak naprawdę w tym momencie, nieciekawą tak naprawdę sytuację w państwie i to nie jest zupełnie wina tych dzieci, które chciały po prostu żyć normalnie, tak? Chciałyby się cieszyć, bawić, śmiać się. I próbujemy im to jakoś ułatwić. Także zapraszam serdecznie. Ja płynę w niedzielę o godzinie 11. Państwo mogą płynąć na Styrskiej w niedzielę od 7.45 do 18. A w innych miastach, jeśli chciałby ktoś płynąć w innym mieście, to na stronie, o ile dobrze pamiętam, płyniemy do Aleppo, jest cała rozpiska, gdzie, o której, kiedy możemy i w jaki sposób wspomóc tą piękną akcję.